tylko stwierdzić, że żyjemy w państwie policyjnym. Jeśli obywatel broni swojego mienia, swojego zdrowia, miejsc pracy, ziemi, własności, będzie przykładnie ukarany. Przykład KDT. To była akcja, gdzie dokonano na narodzie pokazowego, modelowego, przykładnego ukarania. Przypomnę, 70 osób rannych, w tym 50 parę hospitalizowanych, 22 osoby aresztowane i pytanie, zniszczony majątek. Było funkcjonariuszy policji? Kilkunastu, ale większość to byli kupcy. Kupcy i mieszkańcy Warszawy. To nie byli chuligani, tylko mieszkańcy Warszawy. Obywatele, którzy uczciwie płacą podatki. I tutaj na tym materiale było widać, bo to jest materiał z kamery policyjnej, było pokazane tylko to, co policja odczuwała ze strony manifestantów. Natomiast możemy pokazać, zresztą jest bardzo dużo przykładów w internecie i tutaj apeluję do internautów, którzy mają materiały pochowane też na swoich nośnikach elektronicznych, żeby je udostępnili, bo przydałby się ten materiał tutaj w sprawie, gdzie należało pokazać całą prawdę, że to nie kupcy byli agresorami, tylko odwrotnie, zostali pobici, zniszczeni, majątek ich przepadł, w większości przecież latami dochodzili do tej hali, żeby zbudować polski dom towarowy i na czym się skończyło? Możecie Państwo zobaczyć, co jest obecnie na Marszałkowskiej. Uzasadnienie likwidacji... Właśnie może tego telewizowie nie wiedzą. Proszę powiedzieć, co w tej chwili się tam dzieje, tam gdzie stały KDT, czyli Kupieckie Domy Towarowe w Warszawie. Co tam się teraz dzieje? Gdzie była ta hala, stoją chyba do tej pory jeszcze nierozebrane budynki, baraki, tak zwane robotnicze, budowniczych metra. Czyli sytuacja nie wygląda tam estetycznie niż była. Tylko zdecydowanie jeszcze gorzej i jest też szpecący budynek jakiejś nowoczesnej architektury, jakoby budynek, który miał mieć siedzibę sztuki filmowej w tym miejscu. Mogę powiedzieć, że dziadostwo gorsze niż w PRL-u, bo w PRL-u były piękne przykłady naszej architektury pokazane i do tej pory stoją, natomiast to jest przykład brzydotomanii jakiejś, za które ktoś wziął duże pieniądze. Argument, który podawała pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, jest nietrafiony, ponieważ budowniczowi metra mogli 100 metrów dalej sobie postawić, bo plac jest olbrzymi przed Pałacem Kultury i tam można było postawić te budynki socjalne, te baraki dla budowniczych metra. I wejście do KDT nie było cały czas, ówczesnego KDT nie utrudniałoby w budowie metra, bo można kładkę zrobić, przejście było. Klienci ze Śródmieścia, polscy klienci, Polacy, którzy chcieli kupować u Polaków, mogli nadal by to robić. Kupcy zostali zniszczeni. Podczas tej rozprawy, podobnie jak i na poprzedniej rozprawie, sędzia zabroniła filmowania. Byliśmy tam z kamerami, zresztą nie tylko ja, ale również tutaj dziennikarze społeczni obecni, jak Państwo widzicie. Pan Artur Kowalski jest swoją kamerą, emerytowany policjant w stanie spoczynku, pan Lawina. Jak Pan skomentuje to, że ponownie sąd nie pozwoli filmowania? Znaczy, uzasadnia to, że nie ma interesu społecznego w tym. Jestem przeciwny, bo dużo mniejszej rangi sprawy były filmowane przez m.in. społeczną telewizję i uważam, że jest to po prostu... Ale co to znaczy? Czyżby sędzia nie chciała, żeby do świadomości publicznej wpłynęły materiały pokazywane przez policję? Ja mam wrażenie, że te materiały były o wiele uboższe od tego, co widzimy na YouTubie, tak? Oczywiście, że tak. Materiały są tendencyjne, te, które były nam prezentowane teraz przez dwie sesje sądu. Poprzedni film, za którym sędzia stwierdziła, że nie uzasadnia zarzutu, jakobym kopał policjantów, bił. Natomiast jest taki moment, kiedy stwierdziła, że flaga uderza o tarcze policyjne. Jak wiecie Państwo, jeśli ktoś jest atakowany i trzyma w ręku flagę, do której ma szczególny szacunek jako Polak, do barw narodowych, do orła, i w momencie, gdy jest odpychany i kopany przez buciory policyjne, no to gdzie tą flagę ma trzymać? W ręku trzymałem i ta flaga po prostu na tych tarczach spoczywała. Natomiast uderzanie drzewcem, a właściwie nie był to drzewiec, tylko
rurka z PCV, leciutka, nie mogła nikomu uczynić krzywdy, a zwłaszcza tak uzbrojonych formacji policyjnych, jakie były tam użyte. Przypomnę, kilkuset policjantów obecnych i tylko jeden właściwie składał przeciwko mnie oskarżenie, jakobym używał siły przemocy. Na Facebooku są informacje, że Sławomir Andrzej Zakrzewski był tego dnia odziany w sandały, że nie był uzbrojony. Byłeś w lekkim ubraniu. Jak to jest możliwe, że ty napadłeś na, tak jak rzekomo głosi o oskarżenie? Jak to możliwe, żeby człowiek w sandałach mógł pokonać kohortę uzbrojonych w hełmach, w kaskach, w ciężkich buciorach policjantów? Przypomnę, że użyte siły do kupców, których było kilkudziesięciu w środku, w większości kobiety, miały też ze sobą dzieci. Które nie miały gdzie zostać, bo to były wakacje i matki nie miały co z nimi zrobić, nie miały pieniędzy chyba na opiekę. Otóż wyobraźcie sobie, że były użyte formacje z Radomia, z Płocka, z Piaseczna, czyli zwiezione z całego województwa oddziały zwarte, przygotowane do walki z tłumem. I 200 ochroniarzy pana Zubrzyckiego, którzy byli wyszkoleni w biciu ludzi. Używany był gaz, używane były pałki, tarcze, kajdanki. Jest taki moment, gdzie użyłem maski przeciwgazowej, ponieważ dusiłem się. I tutaj pokazywany jestem w masce jak prawie terrorysta, bo została dostarczona, dostarczony materiał. Dostarczony taki materiał. Co ciekawe, materiały obciążające mnie były dostarczone przez Axel Springer, wielki koncern obcy. Materiał przez Gazetę Wyborczą, natomiast nie uwzględniono materiałów, które były przez internautów dostarczane akcji, bandyckiej akcji od pana Zubrzyckiego, gdzie byli bici ludzie, wykręcane ręce kobietom, kopani, poturbowani. Przypomnę, kilkadziesiąt osób w szpitalu wylądowało, byli hospitalizowani, to zrobili sobie obdukcję. Między innymi obecny pan Edmund Fila został odrzucony przez armatkę wodną na ponad 2 metry, uderzył głową o ziemię. Ja z panem Edmundem spędziłem tutaj trochę czasu przed tą salą. Pan Edmund nie mógł być wpuszczony, bo jest świadkiem, tak, pomimo tego, że pan już został przesłuchany w tej sprawie. Tak, ale prawdopodobnie będzie jeszcze raz wezwany dla wyjaśnienia, dla pewnych wyjaśnień. Pan Edmund został pobity przez policjantów. I przypomnę, ma rozrusznik serca, prawdopodobnie w tym dniu mógł już zakończyć swój żywot i nie tylko on, bo ja też o mało nie zszedłem w tym momencie, ponieważ został w moim kierunku rzucony głaz granitowy z okolic Pałacu Kultury, i który rozłupał tarczę policyjną. Otarł się o moją głowę i rozłupał, leciał z taką siłą, że rozłupał tarczę policyjną. Czyli byli prowokatorzy, którzy zza pleców kupców usiłowali doprowadzić do rozlewu krwi. Do rozlewu krwi. Czy jest to uwidocznione na materiale policyjnym, ten moment? Na policyjnym nie ma i uważam, że ciekawe. Jest materiał zmontowany, ponieważ było dużo scen, kiedy ja przemawiam. Moją główną rolą tam nie było bicie się z policją polską, z Polakami, którzy w tych mundurach służą, w tych formacjach, tylko doprowadzenie do uznania praw własnościowych kupców do tego miejsca i do tego, żeby mogli tam normalnie pracować, a także, żeby nie dopuścić do rozlewu krwi, ponieważ nas się napuszcza na siebie, Polak na Polaka. Mam pytanie, czy adwokat Sławomira Zakrzewskiego zwrócił się do sądu o udostępnienie i o analizę przez fachowców materiału dowodowego w postaci filmu? Tak, zwrócił się. I co sąd na to, czy udostępnił wam? Prokuratora, pytanie padło do prokuratora, dlaczego materiał jest w takim stanie, który nie potwierdza zarzutów prokuratorskich. Chodzi o ten ostatni film. Na to obecna pani prokurator stwierdziła, że prokurator nie może odpowiadać za techniczną stronę przygotowanego materiału. Jest to młoda pani prokurator przysłana w zastępstwie tego, który prowadził główną sprawę. A jak się nazywa ten główny prokurator? Główny prokurator, który mnie przesłuchiwał, nazywał się Szrecki. Pan Tomasz, bodajże Tomasz Szrecki. Przepraszam, czy ja dobrze zrozumiałem? To znaczy mamy sytuację taką, że jest niepełny materiał dowodowy, że ten materiał dowodowy, pomimo tego, że nie to, że niepełny, jawna, tylko nieadekwatny do zarzutu. Pomimo tego, że sprawa jest jawna, nie może być udostępniony publiczności. Są trudności z udostępnieniem tego materiału dowodowego, od którego zależy twoja przyszłość, może być skazany. Oczywiście nigdy nie byłem karany, nigdy nie miałem sprawy karnej o jakieś chuligaństwo. Raczej to były wszystko sprawy związane z działalnością polityczną, narodową, patriotyczną.
zwłaszcza o nielegalne zgromadzenia, o tak zwane nielegalne zgromadzenie, czyli prawo konstytucyjne, które mówi, że mamy wszyscy obywatele prawo do wyrażania swoich poglądów. Teraz jest ograniczone i byłem zmuszony zaprzestać manifestacji na ostatniej hucpie pana Jerzego Owsiaka, bo dostałem od policjanta prowadzącego nadzór 30 sekund na zwinięcie transparentu, bo inaczej znów się spotkamy w sądzie. Jestem nękany sprawami sądowymi i dlatego nie mogę sobie pozwolić na kolejną. Muszę dokończyć tę sprawę KDT i dalej będę, powiedzmy, walczył. Czyli pętla zniewolenia narodu polskiego zaciska się na szyjach uczciwych ludzi, którzy domagają się sprawiedliwości. Telewizja Narodowa jak na razie towarzyszy przed salą sądową uciskanemu, gnębionemu patriocie polskiemu Sławomirowi Zakrzewskiemu. Natomiast możemy się spodziewać, że niedługo nawet filmowanie przed salą sądową będzie zakazane. A no cóż, wzywamy wszystkich do zgłaszania się do pana Sławomira z materiałami. Można umieścić telefon pański koło tego filmu. Tak, bardzo proszę. Także e-maila też chyba pańskiego umieścimy. 669-305 mój numer. Totalitaryzm europejski po tym, co się wydarzyło z prowokacją Charlie Hebdo, to widzimy, do czego to zmierza. To zmierza do tego, żeby tacy ludzie jak Zakrzewscy zniknęli z polskiej i nie tylko, z europejskiej przestrzeni publicznej, żeby nikt nie domagał się sprawiedliwości. Wiemy, że jesteśmy osamotnieni. Instytucje świeckie i nieświeckie opuszczają tych wszystkich porządnych ludzi. Ale jest jeszcze internet, są polskie niezależne media, jest telewizja narodowa. Spotykajcie się z nami, trzymajcie z nami kontakt, nie tylko przez internet, zanim internet zamknął. Sprzed sali rozpraw dla Telewizji Narodowej i niezależnych polskich mediów materiał realizował Eugeniusz Sendecki. Demokracja jest fikcją. Dobrze, a teraz poproszę kolegę tutaj, żeby przybliżył aparat, bo jest to coś w rodzaju tygodniowego komentarza. Bliżej światła. Komentarza. Może drugi film zrobimy. Bardzo proszę. Już, można?